akurat to z typu, że do Matego zawiłeś. Avium, ty cały czas odchodzisz od komputera, jak bossy giną. Jak będziemy robić malanie, to odejdź parę razy od kompa, co? Bardzo mi się przyda. Bo najwyraźniej jak odchodzisz od kompa, to ja bossy zabijam. To jest jak ten... jak to było? Zawsze mówiłem, że ten, że ja zawsze jak oglądam mecze piłki nożnej Polaków, zawsze przegrywają, więc dlatego nie mogę ich oglądać i dlatego ich nie oglądam. Głodny byłem. Nie, żartuję, spokojnie. Ale no, znowu cię boss po prostu ominął. Ale tak pisałeś, że po tostę idziesz, rzeczywiście. A kto w ogóle kupił tę wodę? Czekaj, kto tutaj taki cwany jak był, że wodę mi kupił? Kto to był? Kropeczka, no dobra, wybaczę ci. Wybaczę ci, bo dzisiaj dwa suby podarowałeś. Oszukista, widać. Męczennik musi głodować na streamie, no właśnie, dobra. Czy ja sprzedałem te wszystkie dusze, które chciałem? Sprzedałem. Dobra. Teraz boss, na którym prawdopodobnie spędzimy resztę streama, tak coś czuję. Maliket nie będzie łatwy, szczególnie pierwsza faza. Nienawidzę pierwszej fazy Maliketa. Przy Wielkim Moście, to jest to. Zawsze gotowi dla naszego pana, co 3 dni po strobie przekupiony, tak jest, dokładnie. Myślę, nie. Tak? O, nie będę miał inwazji Bernala, nie? Bo go zajebałem. Chciałem powiedzieć, że pobawiłbym się ten, z... żeby próbować go parować. Ale chyba nie będę miał go, nie? Jakieś tam jedzenie, szkoda czasu, tak. Pamiętajcie, Meal Cubes. Wczoraj patrzyliśmy na te... na posiłkowe kostki. Oby jeszcze 3 kolejne streamy, też Boguganek żyje wiecznie. Nie, no raczej nie 3 streamy. Ja czuję, że my ten run w przyszłym tygodniu skończymy. Nie spodziewałem się, że aż tak łatwo pójdzie, szczerze mówiąc. Okej, ty nie żyjesz. Myślałem, że te pochodnie będą miały dużo mniejszy damage. Ale póki co, to jest nawet łatwiejsze niż runy level 1, więc... więc no. Eldorino, siemano mordo. Siema byku. A, i co, będzie inwazja? Nie będzie, ja go zajebałem. Jak może być inwazja? Jest! Okej? To szkoda, bo właśnie odpaliłem bestię. Jakby one przestały mnie gonić i bił się ze mną tylko ten koleś, to by było cudownie. Czy one gonią? Nie, idą sobie, okej. Au. Niestety z inwazjami pochodnie sobie bardzo źle radzą. Ogólnie z walkami pseudo-PvP. Ale to już widzieliśmy w wielu przypadkach. Fajne. Nie! Nie wracaj! Skurwysyn. Jaki run? Następny run to będzie Dark Souls 3 SL1. Mogę się? Nie mogę się. To prawda, płonące badyle brzmiało jak faktycznie challenge, a w sumie jest prawie jak normalna broń. Tak, tylko że z bardzo niskim zasięgiem. Bardzo niskim zasięgiem. Po prostu masz skilla, nie ma co. Dokładnie tak. Trzeba teraz co? Na zero ulepszeniu SL1 no summons, tak? O Jezu. Przestraszył się i uciekł. A czy nie, ja podszedłem za blisko tej, nie? Czemu ja jestem tutaj? Halo? A, bo tu się teleportowałem. O Jezu, jestem ten. Ja myślałem, że umarłem. Nieważne. Zasięg jeszcze niższy niż poziom inteligencji mruca, tak? Dobra, spróbujemy go jeszcze raz zabić. I zobaczymy, jak pójdzie z tym parowaniem. Pewnie nie wyjdzie. Ale akurat to parowanie tym itemem, który leci... On leci z Bernala, nie? On nie jest ze skrzynki. Przydało mi się na właśnie run level 1. I wystarczyło jedno dobre pary i to mnie wygrało. Wygrało wygraną. Przeciwko temu bossowi. Przez to, jak dobrze ci Flatidusiak poszedł. Mam ochotę go jeszcze najebać, bo tylko jego mi brakuje z głównych bossów. Może jak się... Tak, ja zawsze mówię, że po przespaniu się zawsze wszystkie bossy są łatwiejsze. I to mówię całkowicie bez żartu. Ja pamiętam jak pierwszy raz w życiu męczyłem Godskin Duo. Nie Godskin Duo. Chciałem powiedzieć Orsina i Smoga. To męczyłem ich chyba 43 razy jednego dnia. Po czym poszedłem spać i zabiłem ich za pierwszym. Ale miałem 43 śmierci na nich. Jak on tak szybko macha taką wielką pałą? Wyrzuć spanie zbyt OP? Okej. Mogę wyrzucić śpiącą pochodnię. I tak jej nie planuję użyć ani razu już.
Sitki, dziękuję ci za suba. A to Saturo, dziękuję za prezentowanie subów. Dzisiaj wszyscy prezentują suby. Podoba mi się to. I like it. O, czy on ma jakiegoś healing overtime'a? Nie, on mnie zabije. On się leczy z tym jeszcze? Dobra, chyba oleję ten item do parowania. Jeśli to go za każdym razem leczy, to come on, no. Dobra, wiesz co, spierdalaj. Siup, nara. Nie chce mi się. Nie chce mi się gubić. Widzisz, ile subów już jest? Zaraz kolejne emotki, naprawdę? Nie widzę. Mam całkowicie wyłączone wszystko. 17, no to nie, jeszcze dużo, spokojne. Jeszcze się nie muszę martwić o tworzenie nowych emotek. Dobra, pójdziemy po prostu na Maliketa. Znaczy na bestialskiego duchownego na początek, który zakładam, że spuści mi w pierdol i zanim w ogóle dojdę do drugiej fazy, to się wyjebie na nim 8 razy. Nie każdy bohater nosi peleryna. I ty bądź bohaterem w swoim domu. Ile musi być do kolejnych emotek? 25 jednocześnie. Okej. Okay. Na pierwszym podejściu zawsze daję dużo czasu. Ale później już tak dobrze nie będzie. Oj. Nie odskakuj tam, chodź na środek bardziej. Mordo, chciałbym się napić. No nie! Właśnie chciałem, żebyś rzucił czymś i dał mi na chwilę spokój. Jezus Mary, aż sobie przypomniałem, jaki problem mi sprawił ten jebany boss na pierwszym poziomie, jak grałem. To nie był ten atak, o którym myślałem. No nie, chciałem... O Jezu. Okej. To było greedy, ale weszło. To było też greedy. Czemu on tam to rzucił? Ała, ała! Po co ja biegnę do niego? Ja się wiem po co, bo chciałem zgridować atak, ale... Błąd męczenników? Czemu? Halo? Au. Teraz się zapatrzyłem na czat niepotrzebny. Okej. Okay. Co wy tam piszecie? Jak wpadną 3 suby, to rozdam 5. Nie rozdawajcie, nie, szkoda pieniędzy. Jak ktoś chce, to sobie sam kupi, nie? Guganek, let's go. Czemu Gugankowi kibicujesz? Znaczy ja wiem czemu, bo to jest... Guganek to jest twoje waifu, ale... Ale no. Bingo? Co, do bingo coś trafiłem? Nawet nie wiem, co mogłem trafić, szczerze mówiąc. O kurwa. A wyznaczyliście sobie jakąś ten, jakąś nagrodę sami sobie? Jak ktoś bingo wypełni? Ojej, czemu ja to zrobiłem?
był odbiegać. Za mało soczków, nie uda mi się to. Okej. Okay. Zabił mnie Dot. Ale okej. Okay. Okej. Okay. Jest to do zrobienia. Może nawet dzisiaj mamy 40 minut? Lag, tak, lag, ale mojego mózgu po prostu bardziej. Nice, Guganek, dobrze robisz. Czemu ADR jest przeciwko mnie? Halo. Czy ja chcę coś zmienić? Pójdziemy tak. Zobaczymy, co się stanie, nie? W przyszłym tygodniu każdy ma sobie bingo na karteczkę z albo w pańcie, jak jesteście ten na kompie. Możecie w pańcie sobie bingo zrobić, tylko musicie ten, czasem zmieniać jakieś tam położenia tych bingo czy coś, żeby nie było zawsze tak samo. To co, czas na umieranie. Nie planuję być poniżej 25% HP, nie? O nie. Hello, motherfucker. Malik jest spoko, ziomek, jak zapiszę, to mi się przemienia. No jest ciekawa ta przemiana, w sensie jest nieoczekiwana, tak mi się wydaje, jak dla mnie przynajmniej. Ja się nie spodziewałem tego, jak pierwszy raz grałem. Deda dodaj, tak? Dziękuję. Nie spodziewałem się tej przemiany, myślałem, że do końca walki będzie. Albo chociaż, nie wiem, jakoś inaczej się zmieni, a nie, że jest całkowita transformacja z tam gugankowego guganka w przechuja wielkiego, nie? Greedy. Po tym ataku powinienem się w niego rolować. Mam za krótkiego, tak. Za każdym razem to mówię. W tym ranie mówię to bardzo ciężko? Często. Bardzo często to mówię. W tym ranie nawet niektóre przeciwniczki miały dłuższego niż ja mam, więc... You know. Jak to było wczoraj? Wszystko o Miriam, tak? One mają dłuższe po prostu. W końcu jest okazja. Najgorsze jest to, że jak jestem przy guganku w pierwszej fazie i go biję, to ja jestem, no jestem, sytuacja ta sama, co w przypadku wielu innych przeciwników. Że... O Jezu. Jestem już dosłownie w modelu jego, nie da się bliżej podejść, a i tak nie mogę damage'u zrobić. Umieram. Nie zdążyłem się napić. Brak zbroi mocno mnie zabija w drugiej fazie. Blisko. No nie było blisko, to było daleko wciąż. To było wciąż bardzo daleko, niestety. Ale myślę, żeby jednak spróbować jeszcze raz ze zbroją całą, pełną. Siup, siup, siup. I średni ciężar. Pentalizm zostawię. Wydaje mi się, że obrażenia fizyczne fajnie, żeby mi trochę blokowało. Ocenka gridu. Dzisiaj robiliśmy chyba około 80%, ale zobaczmy. Boys! O nie, to no... 2137 nadchodzi, moc papieża. 2% miałeś? O fuck. Zamienimy się. Ja nie, ja w tym momencie jestem mocno greedy. To teraz w ogóle nie ma co gadać o tym. Jestem za mocno greedy, dlatego tego bossa nie zrobię, no. To jest jedyny powód, tak naprawdę. To nie chodzi, że skill czy coś. Wróżka powiedziała, że jestem greedy, no to jestem greedy, no. To se klikłem. Kropka, kropeczka, zasubował po raz trzeci. Ty nie miałeś, ty kupowałeś ludziom, czekaj, zgon. Picie wody nie wyszło, ale suby mi zabiłeś, tak. To prawda. Ty kupowałeś innym suby, a sobie nie kupiłeś? Ale dziękuję, dziękuję, miło mi. Dzień dobry. Ej, nago było lepiej. Tak, załóż to z powrotem. Nago było lepiej. Nago było zdecydowanie lepiej. Mimo wszystko. Idziemy nago znowu. Jak nago, fajnie byłoby ten amulet zmienić na inny, no ale dobra. Bo ciągle myślę o tym amulecie tancerki. Nie wiem, jak mocno on by mi damage zwiększył. 8-bot się nie myli, no tak, na to wygląda. Aha, miałeś, ale mogłeś napisać za to, że masz suba, okej. Okay. Okej. Okay. Czyli niekoniecznie musicie mnie zabijać wodą albo
punktami za 10 tysięcy. Możecie mnie też zabić za 4 euro. Fuck. Machnąłem mu gdzieś tam... Jak mu ta szmata tak machnęła, to jest jego ubranie, to mu chyba przeciąłem, kurwa, ubranie. Bo był między jego głową, a jego klatą po prostu był... mój torcz. Ale będziemy to męczyć, to dzisiaj nie wejdzie. Mamy 20 minut. Poczekajcie, wiecie czemu też mi nie wychodzi? Nie wiem, czy też tak macie, że nie możecie się na niczym innym skupić, kiedy chce wam się szczać. Stop! We are number one, tak jest. Stop, czas młota. I znowu tą scenę włączyłem. Jak wam się podoba? Nowy gameplay czarny. To jest nowa gra, horror. Jest w nim bardzo ciemno. Dobra. Mamy ile? 17 minut. Zrobimy to jeszcze. Kropka, kropeczka. I patrz, wyskoczył... Aha, czyli wyskakuje takie coś. Dziękuję bardzo za ten... za bitcy. Dziękuję bardzo, ale patrz, wyskoczył ten, wyskoczył powiadomienie. A nie wyskoczył dźwięk. Nie wiem czemu. Coś się zjebało. Jak daję próbne na tym, na panelu, to jest ładny dźwięk i w ogóle ładne powiadomienie. Za szybko. O Jezu, wjebałem się we wszystko naraz chyba. Nie! Dawaj dupę. Oje, oje. Musisz chyba ciszej mówić o swojej taktyce, bo ewidentnie usłyszał. Mam problem taki, że ja próbuję wszystko wykorzystać. Nie patrzę w ogóle, co on robi prawie. Próbuję wszystko wykorzystać i to się myśli mocno. Coraz lepiej się idzie, no tak, nawet do drugiej fazy nie mogę dojść. Kiedy run bez estusów? Możemy o tym pomyśleć kiedyś. Ale wtedy... Run bez estusów. Możemy zrobić run bez estusów, ale to byłby run bez estusów, a nie bez leczenia. I zrobilibyśmy build, który polega na regeneracji. Wzięlibyśmy wszystkie itemy, jakie się da na regenerację. Plus, nie wiem, na przykład miecz z Rykarda, który leczy z każdym atakiem. Brzmi ciekawe, Imo. Nie widzę, co się kurwa dzieje. Winek? Dla niego tak, jak najbardziej. Ale dobra, podarujemy sobie już na dzisiaj guganka. Mamy 6 minut i ja zrobię w końcu coś, o czym mówiłem już chyba 3 razy. Ciągle o tym zapominałem. Pójdziemy, bo chyba nie podniosłem, po tarczy meduzę. Pójdziemy po tarczy meduzę. Ona jest wielką tarczą, więc pewnie musiałbym zrobić... no, jak to się nazywa? Respekt, żeby jej używać, ale ja chcę tarczy... Czy ja już ją mam? Mam! I mogę jej używać. Nie, musiałbym mieć 20 siły. Musiałbym mieć 20 siły, ale nie muszę robić respeka. Mogę iść, bo ja chcę zobaczyć, czy z tym będę miał więcej damage'u na ręce niż z tym, niż normalnie dwuręczną pochodnią. Jak włączę tego buffa, nie? A nie, mam 15 siły. Ale możemy iść po taki jeden fajny talizman, który mieści się tutaj, chyba? Tak mi się zdaje? Po forcie Gael? On jest chyba na dole, nie? Czy nie? Nie, chyba nie muszę zabijać tego. Na górze w skrzyni, na górze. Na górze, tak. Przy tym rycerzu śmiesznym. Czemu ja idę tędy? Zaraz dostanę strzałami. Purple rain? Purple rain? Okej. Okay. To dobrze, bo nie pamiętałem dokładnie, gdzie on jest. A bardzo nie chcę bić tego lwa, który tu jest. Hello! Goodbye, my friend. Tu jeszcze strzały dolatują? Serio? Come on, gościu. Przecież ty mnie nawet nie widzisz. Patrzcie, jaki asasyn. O nie, ty mnie zobaczyłeś. Umrzyj. Dobra, oni już na mnie wrażenia nie robią. Mam broń plus 25, nie? Nie chcę bić tam tego dużego pana. Chcę zabić żadnego pana. Chcę wziąć to. I chcę spierdalać. Zobaczył mnie, nie? Ojej, i tu będę... Masz kolegów? Stop! Stop! Okej. Nawet jak próbuję, to nie robi jakoś bardzo dużo damage'u. Przetankuję go po prostu. Dobra, załóżmy... Podniosłem to? Tak. Gwiezdnej plagi. Teraz mamy 20 siły. Tu jeszcze brzęczę, jakiś... pewnie ten pies.
Ale z ciebie, Bambik, masz 15 skrzyni siły. W Elderingu to, że cię nie widzi, nie znaczy, że ci nie wpierdoli, prawda. Prawda. Dobra, i pójdziemy testować tam, gdzie zawsze. Na sam początek gry, tam, gdzie są najlepsi chłopcy do bicia. Czyli tutaj. Czyli tak, sprawdzamy, czy pochodnia w dwóch rękach ma więcej damage'u, czy pochodnia z buffem starczy ma więcej damage'u. Tylko tak, to będzie ciężkie, nie? Więc musimy się trochę rozebrać. Okej, bez czapki. Podejdźmy do niego od tyłu. 490. Resecik mały. To było jeszcze, wiadomo, z pocichaczu zrobiony damage, nie? Więc... Okej. I jak tylko się niestety ściągnie na plecy, to się buff wyłącza. Więcej! Ten buff jest na tyle tani, że można go używać na pierwszej fazie spokojnie, chowając się za filarem czy coś, nie? To co, jeszcze jedna próba na guganka? Fajna, ta część jest bardzo fajna. Jak ją zobaczyłem pierwszy raz w grze, to miałem takie coś, okej, chyba znalazłem tarczę już do końca rana, ale w sumie nie korzystałem z niej za mocno już później jednak. Bo najgorsze jest to, że właśnie jak ją chowasz na plecy, to się buff wyłącza. Ale ona ma 100% obrony przed... ona jest jako wielka tarcza, nie? Więc ma 100% obrażeń fizycznych, negowania i tak dalej. Ma duże wzmocnienie zasłony i tak dalej. Ale chyba na żadnym ranie jej nie używałem za długo. Na dosłownie żadnym. Chyba na shield ranie przez chwilę nią biliśmy. Bo przez chwilę była najlepszą tarczą, jaką miałem. Ale dość szybko znalazłem te, które chciałem mieć rzeczywiście. A tak poza tym to nie do końca. Hazard to piękna rzecz, emoty są. Jaki hazard? Co? Co jest? Let's? Kim jest Let? Ała, patrzyłem na czat. Mam wrażenie, że w drugiej fazie powinienem jednak bardziej rolować niż cokolwiek blok... O nie, dobra, dot mnie zje, nie? Dobra, zgon, dodamy. Mówili to, o czym graj, mówili. Fajnie będzie. Drugą fazę chyba chcę robić bez tarczy. Drugą fazę chcę chyba bez tarczy. Jeszcze jeden, bo 6-9. No dobra. Ostatnia próba dzisiaj. Ostatnia próba. Ale druga faza, bierzemy na plecki tarczę i bijemy się, bo tutaj w drugiej fazie nie ma co w ogóle blokować. To jest bez sensu całkowicie. Trzeba po prostu wyczuć te ataki. Może się uda? Może. Może. Znaczy to co było teraz, to było względnie niedaleko, nie? Względnie, bo tam miał... jedną trzecią HP jeszcze chyba, nie? No nie, jestem martwy, nie podniosę się nawet. Ale dobra. W przyszłym tygodniu to mamy. W przyszłym tygodniu to mamy. A już miałem nadzieję, że powiem nie. Nie będzie 69 śmierci na koniec tego streama, ale będzie. Jest. Pierwszej fazie bloku, aby zaoszczędzić troszeczkę drugiej się turla. I tak robiłem teraz, nie? I to podejście w pierwszej fazie było piękne. Nawet Frost wszedł chyba pierwszy raz, od kiedy tą walkę zaczęliśmy dzisiaj. Ale no, na ten tydzień kończymy. Widzimy się w piątek o 18. Jak to tak 6-9 bez suba? Staturos, gratuluję. Gratuluję, elitarny, gratuluję. Wygrania suba od Staturosa i Staturos, dzięki jeszcze raz za subskrybencję sprezentowaną dla kanału. Pamiętajcie, że pod streamem macie YouTube'a, macie TikToka i wszystko, wszystkie linki, które was mogą interesować. Być może, skoro tu się dobrze bawicie, to może tam się będziecie też dobrze bawić. I tyle.